czy w dobrej formie, nie oceniać. Myślę, że pierwsza połowa mogła być zdecydowanie lepsza. W drugiej udało się zrobić dwie kontry, jedna dała bramkę. No a co do kontuzji, myślę, że na boisku się już o tym nie myśli. Adrenalina działa. Wszystko, czyli tylko lepiej będzie z Twoją formą. Też podpytam o Twoją fizyczność. Czy odczułeś ten brak treningów i trochę Ci tam przytykało na koniec, chociaż ten raj gdzieś tam po 90 minut trochę jakby zaprzecza tym słowom, tym moim domysłom, no ale powiedz, jak to z Twojej perspektywy wyglądało. Tak, trochę jednak mięśnie poczuły ten wysiłek, ale miejmy nadzieję, że będzie to przestawać i 90 minut na pełnych obrotach będę dawał radę. Dzisiaj znów na obronie. No tak, raz na obronie, raz na pomocy. No, ale to chyba nie robi różnicy, byle byłaby przestrzeń. Trener na treningach też na obronę nie stało, więc nie było z tym jakoś problemu, żeby się ustawić na skrzydle. Dobrze się czuję. No właśnie, no to podpytamy trenera o tą zmianę ustawienia, bo rzeczywiście ona nastąpiła, nowe ustawienie. Czym to było spowodowane? To znaczy, wydaje mi się, że mamy jakieś rzeczy wytrenowane, graliśmy już w trzech ustawieniach. To też moim zdaniem jest jakiś element trudności dla naszego przeciwnika, bo wszyscy się przecież obserwujemy, także wiemy coś o sobie zawsze więcej. Postanowiłem po ostatnim meczu zmienić ustawienie na nasze takie klasyczne, które obowiązywało na koniec pierwszej rundy i to się dzisiaj opłaciło. Tak jest. Ono też było testowane w środowym sparingu wewnętrznym i już wtedy trener wiedział, czy przed sparingiem, czy po sparingu, czy ten sparing utwierdził trenera w przekonaniu, czy jakby przekonał zupełnie, że warto zmienić to ustawienie. Ja wiedziałem, że będziemy grali w takim ustawieniu 10 minut po meczu z Bałtykiem. I środowy mecz utwierdził Pana w tym przekonaniu. Czy w ogóle nie miał znaczenia? Były elementem przygotowań do dzisiejszego meczu. A jeżeli chodzi o pierwszą, no to szkoda niewykorzystanych szans na początku meczu, gdzie mieliśmy trzy dogodne sytuacje i z takim przeciwnikiem, jak dzisiaj graliśmy, obowiązkiem jest chociaż jedną wykorzystać, wtedy mecz na pewno by się potoczył inaczej. Dodatkowo no, tutaj niefortunna interwencja w doliczonym czasie pierwszej połowy poskutkowała rzutem karnym i to też ustawiło właśnie tą drugą połowę. Ja tutaj muszę podziękować chłopakom, bo zostawili wiele serca, wiele zdrowia na boisku i dążyli najpierw do zwycięstwa, później do wyrównania. No niestety nie udało się. Zapytam Alana, czy fakt, że Polonia była zespołem, który najdłużej czekał na wznowienie rundy wiosennej, miał dla Was jakieś znaczenie? Czy wychodzi to, nie wiem, na przykład dzisiaj to wyszło, że nie wiem, brakowało Wam trochę czucia piłki, pewności siebie, braku tych meczów wcześniejszych ligowych? Czy to dla Was nie ma żadnego znaczenia i tak naprawdę w ogóle o tym nie myślicie? Myślę, że nie, na pewno nie jest korzystne to takie czekanie, bo wiadomo, że przerwa się jest bardzo długa. Tam jeszcze musieliśmy czekać 3 tygodnie, żeby rozgrać mecz. Aczkolwiek tego pierwszego meczu, może to oczywiście obawialiśmy, wiedzieliśmy gdzieś tam, jak to będzie. Pierwszy mecz zawsze jest taki. Aczkolwiek graliśmy dosyć pewnie, graliśmy Pucharze Polski i no, czujemy się dobrze. Czyli już dzisiaj nie miało też znaczenia, bardziej w tym pierwszym meczu, tak?